Woda, okularki, kurwik, odpalamy. Dzień dobry, witamy w serii A, gdzie przystojny mizantropis bez wątpienia, preferujący jak widzicie styl oparty na pressingu i na posiadaniu piłki w klasycznym ustawieniu 4-4-2, którego jest podobno fanatykiem, pisze tak: Panie Petrof, ratuj pan! Nie do końca rozumiem, dlaczego ta taktyka działa, bo mam wrażenie, że jest raczej zaprzeczeniem tego, o czym mówisz w poradnikach. Prośba przede wszystkim o poradę odnośnie skrzydeł. Nie potrafię ich dobrze wykorzystać. Mam całkiem ofensywnych obrońców bocznych, którzy nie są w stanie wykręcić liczb. Próbowałem różnych ustawień. Jako, że w przyszłym sezonie będę celował w awans, a nie mam doświadczenia w grze underdogiem, prośba również o rady taktyczne do wykorzystania w obronie przed spadkiem na czwarty sezon. No to spójrzmy tutaj. Gegenpressingujesz w 4-4-2. Spójrzmy, jak ta redziana twoja sobie w Serie B radziła. Może najpierw zobaczmy tutaj w tę historię, to może najpierw o w twoją historię. A to jest dopiero drugi sezon, jak widzimy. W pierwszym sezonie pierwsze miejsce w Serie C, no i od razu dostałeś się tutaj do playoffów o Serie A. Więc taki progres liniowy. Nie będziemy się tutaj zagłębiali w szczegóły, ale spójrzmy, jak ten ostatni sezon sobie Reggiana radziła. No bardzo ładnie. 23 zwycięstwa, słuchajcie, tylko 3 remisy i 12 porażek. To by rzeczywiście sugerowało, że jest to dość otwarta gra. Z podjęciem jakiegoś ryzyka, nie ma tu kumentatorstwa, chociaż te, widzicie, zwycięstwa są takie zbliżone, te wyniki są zbliżone. Kto tutaj? Cagliari, Brescia i Spal awansowały do Serie A, więc spróbujmy sobie zobaczyć jakiś tutaj meczek. O proszę, jest Brescia, jest wygrana na wyjeździe z Brescią. Zobaczmy, dość wyrównany mecz po obu stronach, piłka w posiadaniu Breszci, ale tutaj Reggiana mocno atakowała. No to zobaczmy, co ten zespół tutaj wykreował, jak tutaj próbowałeś grać. Zobaczcie, bardzo głęboko, ale iść bardzo szeroko aktywna Breszcia, więc zachowując dość dużą szerokość, próbowali tutaj rozgrywać coś z głębi. Natomiast równie wysoko ustawiona Reggiana z bardzo rozproszonym tak naprawdę ruchem swoich zawodników, ale bardzo ładna, zwarta formacja, takie klasyczne 4-4-2, także to raczej rywale mieli tu kłopoty z zachowaniem swojego kształtu, więc to 4-4-2 można powiedzieć sprawdziło się bardzo dobrze. Tutaj widzę no, nadmiar trochę tych ataków lewą stroną. Zaraz zobaczymy, z czego to wynika. Być może z wyższej pozycji tutaj tych zawodników. A z kolei rywale atakowali tą drugą stroną. W sumie dość wyrównany mecz, szczęśliwie po twojej stronie, ale jest tu lekkie wskazanie na ciebie w tym meczu, wyższe XG. Zobaczmy może jeszcze jakąś porażkę. O, to tutaj mamy taką porażkę. Zobaczcie, w finale barażów o Serie A spotkał się Tomek ze Spal. No i u siebie wygrał 2-0, a na wyjeździe przegrał 4-0. To jest bardzo dobra okazja, żeby zobaczyć z tą drużyną. Zobaczcie, Spal tu grało bardzo wąsko. Tomek mógł tutaj wykorzystać na pewno szerokość i te swoje skrzydła, na które notabene narzeka. Zobaczmy sobie tutaj, zobaczcie, jak ładnie znowu zachowany kształt, aktywne skrzydła u Mizantropisa. A Spal zupełnie tutaj rozbita, nie dość, że głęboko, to jeszcze bardzo wąsko, więc bardzo dobry wariant taktyczny tu przyjęty. No te XG i aktywność pod bramką rzeczywiście nie zachwycają. Zaraz zobaczymy, jak te twoje skrzydła można tam ożywić. A tutaj mamy Spal w rewanżu. No i tutaj już, słuchajcie,
jak widzicie, zupełnie inny mecz. Tym razem troszkę widzicie szerzej zagrał rywal i to wystarczyło, żeby całkowicie w tym meczu zdominować Redzianę. Pomimo tego, że inicjatywa z piłką, jak widzicie, była tutaj po stronie rywali. Oni nadal w takim wąskim ustawieniu, ale jak przypuszczam, zobaczcie, już te skrzydła Mizantropisa są równie szerokie, ale głębiej ustawione niż w tym pierwszym meczu, więc udało im się być może częściowo przez tą trójkę środkowych pomocników, którzy pewnie ubezpieczali te strefy tutaj szerokie, udało im się powstrzymać tych szeroko atakujących zawodników z Redziany. No to zaglądamy sobie tutaj do naszego Data Hubu. To jest właśnie ta dynamika ostatniego przegranego meczu. Bardzo ładnie radzisz sobie tutaj w ofensywie. Mniej jest może tutaj tych celnych strzałów, jak na taką drużynę z czołówki tabeli, ale generalnie w tych statystykach ofensywnych nie widać tutaj nic niepokojącego. Może rzeczywiście tutaj trochę za dużo tych goli tracisz na mecz, ale strzałów z kolei oddajesz więcej i dużo więcej strzelasz, więc rozumiem, że jest tutaj jakieś ryzyko. Podania w ostatnim meczu. Co one nam mówią, szczególnie w kontekście tej wysokiej przegranej 4-0 przez Mizantropisa? No ewidentnie, przede wszystkim jak widzisz, masz zachwianą strukturę podań, jeżeli chodzi o środek pola. Stawiasz sobie tutaj rzeczywiście na skrzydła i to widać. Widać też, że to prawe skrzydło było w tym meczu bardziej aktywne. Należałoby tutaj przeanalizować, czy wynika to bardziej z twoich ustawień, które zresztą zaraz zobaczymy, czy raczej ze słabości rywala, z jakichś wolnych pól, które tutaj ci zostawiał. Ale są zbyt długie odległości tu między zawodnikami, chyba że to jest taka rzeczywiście bardzo bezpośrednio gra piłką. Natomiast skoro tam w tendencjach widzisz, że lubisz tę piłkę posiadać, no to musiałbyś tutaj zadbać o lepszy kształt, lepszą siatkę tych podań, przybliżyć trochę swoich bocznych obrońców, zbliżyć trochę do tej dwójki z tyłu, zacieśnić trochę środek, który jest no tutaj dość chaotycznie ułożony. Widzimy, że tutaj jakaś dziesiątka, jakiś Radreza schodzi bardziej do boku. Być może to jest jakaś pozycja związana z piłką, z ruchem i dlatego on tutaj częściej się pojawiał z tej strony. Tutaj mamy zdecydowanie jakąś taką postać, która jest w ogóle odseparowana od reszty drużyny. Tutaj był Fausto Rossi, więc trzeba szczególnie się jemu przyjrzeć w tym meczu, w jakiej roli on tutaj występował. No i napastnicy również tacy związani grą, widzicie rozproszeni, oni raczej nie będą pilnowali strefy, czyli to są jacyś cofnięci napastnicy, może jacyś fałszywi napastnicy, może nękający. To są takie, bo te trzy role tak naprawdę napastników powodują, że oni nie zachowują tych wysokich pozycji, nie będą pilnowali tutaj tej strefy, nie będą naciskali na środkowych obrońców rywala, tylko oni będą szukali własnej gry, oni są związani własnymi zawodnikami i tym, gdzie ta twoja akcja się rozgrywa. No to sprawdźmy tutaj jeszcze postawę zespołu. O, widzimy pięknie 15 ekranów. Zobaczcie, wiele ataków, skuteczny odbiór, ale pasywna i dziurawa jest ta obrona. Co nam mówią te ekrany? No, akcje w defensywie widzę, że bronimy się raczej głęboko, bardzo mało jest tutaj pressingu z przodu, zaraz zobaczymy, jak masz ustawione linie nacisku. Odzyskujesz posiadanie bardzo ładnie, dość wysoko, nawet bym powiedział, że jak na taką drużynę, która dopiero weszła do Serie A, to bardzo wysoko, więc nie ma tutaj raczej problemu z tym, gdzie te piłki odzyskujesz, raczej jest problem z tym, jak głęboko się bronisz, więc tu powtarza się to ustawienie obrońców, być może boczni obrońcy są tutaj kluczem, a być może właśnie ten środek pola dopuszcza rywali trochę głębiej. Podajesz bardzo wysoko, bardzo ładnie, więc tutaj już widać, że nie masz problemu z tym, że jesteś tutaj dominowany przez rywali. No i stracone posiadanie również bardzo, bardzo wysoko, więc nie musimy się obawiać tego, że tutaj coś się źle dzieje również w ofensywie. Spójrzmy jeszcze na statystyki defensywne. Mniej jest bloków, dużo mniej bloków, dużo mniej wybić.
mniej przechwytów, no to może świadczyć o tym, że tam w środku zostawiasz tym rywalom zbyt dużo miejsca. No i oni mają jednak okazję podejść dość głęboko, dlatego tych akcji defensywnych w zasadzie 90% odbywa się na twojej połowie. No to zobaczmy teraz tę taktykę, jak to wygląda. Proszę bardzo, 4-4-2 i mamy nawet dwóch nękających. No i to jest efekt tego. Nękający napastnicy są świetną rolą w FM-ie. To są tacy cofnięci napastnicy, ale którzy nie zapominają o pokazywaniu się do gry i do podań. Tylko że wybrawszy tych nękających napastników, musimy mieć zapewnione dwie rzeczy. Musimy mieć zapewnionych z tyłu jakichś rozgrywających, czyli takich ludzi, którzy lubią pograć piłką i którzy będą ten ruch twoich nękających napastników wykorzystywać. No bo nękający napastnicy w obronie mają bardzo jasne zadanie. To znaczy niezależnie od tego, jak nastawicie pierwszą linię nacisku, jeżeli macie nękającego napastnika, on będzie w zasadzie od razu po stracie naciskał na obrońców, na bramkarza rywali, po to, żeby jak najszybciej zabrać mu piłkę. I to jest ich zachowanie w defensywie, ono jest dość jasne, w związku z tym ich pozycje zawsze są dość wysokie. Natomiast z piłką oni już zachowują się dziwnie, ponieważ niezależnie od tego, czy to jest funkcja ataku, czy funkcja wsparcia, oni będą biec za akcją, więc jeżeli ty masz jeszcze tutaj jakieś rozgrywanie na skrzydła, no nie grasz dość szeroko, a dziwne, ale to zaraz zobaczymy, z czego to wynika. Jeżeli te akcje odbywają się głównie skrzydłami, a nie środkiem, a widzimy, że w środku mamy tylko pomocnika odbierającego piłkę, który to tak naprawdę do ataku nam się wcale nie nadaje i to on najprawdopodobniej tutaj schodził bardziej na prawą stronę w kierunku tej akcji, i pomocnik długodystansowy, którego zadaniem jest pewnie wchodzenie w te wolne strefy, które ewentualnie zostawia nękający napastnik z funkcją ataku. No to od razu powiem, że nawet jeżeli zachowamy sobie ten układ ofensywy w twojej taktyce, to ja bym proponował zamienić tych panów miejscami. Pierwszą rzecz, którą zyskasz, to jest taka, że ten pomocnik długodystansowy będzie miał więcej okazji na wchodzenie w te wolne pole, ponieważ on się tutaj będzie pojawiał tylko wtedy, kiedy tam będzie przestrzeń, a ta przestrzeń zostawiana przez nękającego napastnika z funkcją ataku będzie rzadziej zwalniana niż przez tego na wsparciu. Ten na wsparciu różni się tym, że on przede wszystkim będzie szukać, on będzie przejmował trochę w tym ataku taką rolę rozgrywającego, czyli on będzie przede wszystkim szukał piłki, a po jej uzyskaniu będzie ją starał się odgrywać do lepiej ustawionych partnerów, podczas kiedy ten z atakiem będzie częściej zachowywał się jak klasyczny wysunięty napastnik, czasami wręcz jak lis pola karnego. To wszystko zależy od tego, w jakiej formacji, w jakiej defensywie będą grali rywale. Także generalnie niestety w takiej fazie budowania głębokiego ataku ci napastnicy nie będą zachowywali zbyt wysokich pozycji, ani jeden, ani drugi. Oni dopiero gdzieś w momencie, kiedy dojdziesz tutaj pod pole karne, przekroczysz linię i zaczniesz wywierać jakiś mocniejszy, wyższy pressing na rywalu, oni dopiero wtedy mają szansę, jeden czy drugi, znaleźć się gdzieś w okolicy pola karnego, poszukać tutaj jakiegoś wolnego pola dla siebie. Ale przy głęboko grającym rywalu będziesz miał problem z uruchomieniem ich obu. Nie wiem, jakie oni liczby wykręcili w tym roku. Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Tu Minello 20 bramek w 35 meczach, bardzo ładnie. A pan Zamparo 17 bramek w 31 meczach. Czyli to oni są tak naprawdę beneficjentami twojego stylu gry, a nie pan Rossi, który ma bardzo dużo asyst, ale jak widzicie nie korzysta z tych głębokich wejść. To ja bym tutaj, jeżeli chcesz zachować sobie ten układ obu nękających napastników, którzy jak widać spisują się dobrze, więc pewnie mają tutaj skłonność do takiej dobrej gry, no ten jest nawet odgrywającym, tu Minello również, więc możesz śmiało zostawić sobie tę parę, bo jest skuteczna i dobrze się spisuje, ale w takim razie nie ma sensu tutaj mieć takiego pomocnika długodystansowego. Trzeba by było z pana Rossiego zrobić sobie, o właśnie, na przykład takiego cofniętego rozgrywającego. On wtedy zdejmie też trochę z tych odwróconych skrzydłowych na bokach, zdejmie ci trochę ciężaru, zacznie troszkę częściej rozgrywać tę piłkę, nie zburzy ci tak bardzo kształtu twojej formacji, może nawet nie w obronie, tylko właśnie na wsparciu, będziesz miał tutaj takie duże wsparcie w środku pola. I wtedy zostawiasz też trochę miejsca z przodu dla tych odwróconych skrzydłowych i zapewniasz im tutaj ewidentnie więcej miejsca, więcej przestrzeni do tego, żeby oni, mając naturalne skłonności i takie polecenia do schodzenia do środka boiska,
ten będzie schodził trochę częściej, no bo on ma wsparcie, więc jego zadaniem jest tak naprawdę w pierwszej mierze od razu wykonać ruch do środka boiska i poszukać tutaj lepszych odgrywań do partnerów, przede wszystkim tego Porcino, który pewnie gra ci bardzo, bardzo wysoko. I ja bym tutaj wtedy poszukał takiego schematu rozegrania. Wtedy on Rossi będzie częściej dogrywał do tych twoich wysuniętych, tych nękających napastników, natomiast zyskają na pewno na ruchu ci twoi skrzydłowi, bo o to też pytałeś i prosiłeś. Oni będą mieli więcej miejsca tutaj przede wszystkim w środku do wykonania tych swoich rajdów, tych swoich wejść, które wcześniej blokował im ten pomocnik długodystansowiec. Tu się po prostu robiło za gęsto, mówiąc krótko, w środku. Cofnięty rozgrywający też będzie zapewnić trochę lepszy obraz gry w środku boiska. Nie wiem, skąd wynika ta rola pomocnika odbierającego piłkę, bo on tutaj w środku pola no, będzie rzeczywiście dużo krążył, a w momencie, kiedy będziecie mieli piłkę przy nodze, czyli w akcji w ofensywie, on będzie się trzymał z tyłu. On raczej będzie pilnował miejsca, w którym toczy się gra, czyli jeżeli piłka będzie po prawej stronie, no to on będzie trzymał się gdzieś tu z tyłu na asekuracji, no bo jego zadaniem jest przejąć tę piłkę od razu po stracie i podobnie będzie schodził też na tę stronę, jeżeli akcja będzie na tym skrzydle. Skoro nie grasz szeroko i nie chcesz tak grać, grasz po ziemi standardowo, zmieniłbym troszkę tylko to tempo, bo to nie masz tutaj żadnych takich ról, które by się idealnie nadawały do kontrataków, oprócz tych nękających napastników, tak naprawdę ten cały schemat wygląda mi na dość szybką grę, ale nie z takimi bezpośrednimi piłkami granymi, więc skoro podania masz mieszane i rozpiętość masz mieszaną, to też wyłączaj tę dyscyplinę, to znaczy jeżeli nie decydujesz się na jakiś konkretny wariant rozwiązań, że grasz szeroko albo że grasz krótko czy bezpośrednio, to nie ograniczaj dodatkowo swobody swoich piłkarzy przy wyborze metody poruszania się po boisku i rozprowadzania tych piłek, bo jeżeli tutaj rzeczywiście dasz im więcej dyscypliny, to oni się będą sztywno trzymali tych swoich poleceń, które wynikają z ról, tak? Nie będą szukali innych rozwiązań, nawet jeżeli te rozwiązania będą na boisku korzystniejsze. Więc ja bym z tej dyscypliny bardziej zrezygnował. Przejdźmy tutaj do fazy przejściowej. Tutaj jest ok, chcesz szybko grać kontrą, podajesz do bocznych. Mówiłeś o tych bocznych, że masz ich dobrych, obejrzyjmy ich sobie. O proszę, to jest nawet skrzydłowy. Więc boczny wysunięty obrońca, tutaj rzeczywiście oni pewnie na takim poziomie Serie B spokojnie mogą dać radę, oglądamy sobie drugiego, on również, zobaczcie, może być skrzydłowym, ma nawet świetne dośrodkowania, to ja bym nawet odwrócił ten schemat gry i ja bym go trochę zburzył, to znaczy... Tego Giulio Mottiego, który ma bardzo podobne do swojego kolegi po drugiej stronie boiska parametry, ale jest lepszym dośrodkowującym, to ja bym jego właśnie ustawił tutaj na ataku, niech on się porusza po tym skrzydle bardziej. Dzięki temu też ten nękający na wsparciu, którego masz tutaj, który częściej będzie pewnie schodził gdzieś do środka, nawet do boku, będzie miał teraz tutaj partnera do gry, który będzie wychodził bardzo wysoko. Pan Radradca jest tutaj odwróconym skrzydłowym i on jest dobrze obsadzony i jego bym właśnie obsadził na wsparciu. Niech on będzie takim zawodnikiem, który coś kreuje. Ma błyskotliwość, ma agresję, ma podania, ma przegląd sytuacji bardzo dobry, więc jest niezły do tego, żeby tę piłkę częściej rozgrywać. Można by go nawet zamienić na takiego niebocznego rozgrywającego, bo tu już mamy cofniętego rozgrywającego, ale takiego bocznego pomocnika. Też właśnie na wsparciu. On będzie się trzymać nieco z tyłu, ale dzięki temu zyskasz tego Giulio Mottiego bardzo wysoko z przodu. Natomiast nawet jeżeli tak nie będzie, nawet jeżeli tak nie będzie, to niech skorzystajmy z tych dośrodkowań Giulio Mottiego do tych dwóch nękających napastników. Od razu też zauważysz trochę inny schemat ich zachowań. Oni w momencie, kiedy Giulio Motti dostanie piłkę tutaj, będą obaj ruszali pionowo w stronę pola karnego po to, żeby to dośrodkowanie od Giulio Mottiego dostać. Natomiast tutaj tego Porcino
On do środkowania nie ma wcale dużo gorsze, jesteś bardzo szybki, no to bardzo dobrze, to wykorzystajmy tę szybkość. Jeszcze tak sobie szybko tutaj spojrzę, czy w tym pierwszym odruchu nie popełniłem błędu, ale nie, wygląda mi to dobrze. Więc ja bym tutaj tylko zastosował troszkę inny schemat rozegrania, żeby mieć taką złamaną strefę, bo tutaj będziesz miał cofniętego rozgrywającego, który oczywiście może kierować te piłki bezpośrednio zarówno do Giulia Motiego, do Radrezzy na te prawe skrzydło z pominięciem Dengi, ale może też dawać ci tutaj taką opcję schodzenia szeroko, pod warunkiem, że będziesz miał tutaj, zaraz sobie zobaczymy tego odwróconego skrzydłowego, bardzo fajnie, ma wykończanie, ma opanowanie, bardzo ładnie się zachowuje. Ja bym z niego zrobił, słuchaj, dla odmiany, jeżeli mam to wchodzić w środek, to bym sobie zrobił takiego odwróconego skrzydłowego z funkcją ataku, żeby on częściej atakował tę strefę. Dzięki temu zobaczysz, że on będzie miał też wyższą pozycję na boisku i ten Rossi wtedy będzie wypełniał tę strefę z tej strony, będzie szukał tu jakiejś asekuracji, ale będzie miał też partnera do odgrywania ewentualnie szybszych piłek. No i teraz siłą rzeczy cofniemy trochę pana Porcino, żeby on nam tutaj nie dublował tych pozycji, bo wtedy będziesz miał bardzo tutaj atakujące to lewe skrzydło, a nie bardzo będziesz miał tutaj jakiś cover oprócz tego cofniętego rozgrywającego. Więc ja bym ten schemat rozegrania zmienił. Być może nawet któregoś z tych, mówię, bocznych obrońców, bocznych skrzydłowych mógłbyś zmienić w takiej roli właśnie bocznego pomocnika, to ci w ogóle zmieni wariant rozegrania na tym skrzydle i spowoduje trochę wyższą pozycję twojego bocznego brońcy, więc możesz tutaj śmiało zastosować sobie takiego bocznego pomocnika na wsparciu. Wtedy zobaczcie, mamy taką pięknie wspierającą drugą linię, która w zupełnie zmiennym stylu pracuje. Ten skrzydłowy będzie nam schodził tu do środka, ten będzie się bardziej trzymał akcji, jak mówiłem, cofnięty rozgrywający będzie nam wtedy operował na pełnej szerokości boiska, a ten boczny pomocnik będzie spokojnie czekał tutaj na te obiegi. Te obiegi wtedy mogą być wyższe, wtedy ten Porcino może być już tutaj z funkcją ataku, żeby wykorzystać ten potencjał twoich bocznych obrońców. I to oni w takim razie będą głównie odpowiedzialni za to, żeby pokazywać się tu do gry i zyskasz sobie taki kształt, no powiedzmy może nie aż taki na czterech napastników, ale będziesz troszkę wówczas atakował, zobacz, w takim kształcie. To będzie taki kształt, który będzie pozwalał naprawdę niebezpiecznie i w zmiennych tutaj systemach atakować. Jeszcze spójrzmy na obronę. Nie ma potrzeby przy napastnikach nękających tak wysoko atakować i przy okazji rozciągać sobie tą strefę. Zagęśćmy tę strefę trochę, spróbujmy, żeby troszkę trudniej im się grało, oddalić trochę tych nękających od tej pierwszej linii nacisku, ale no nie ma potrzeby ich aż tak mocno presować. Nie wierzę, żeby w tej serii B było tyle drużyn, które lubią sobie budować cierpliwie, spokojnie i powoli te ataki od tyłu, a to głównie służy temu. No chcesz tu mocno presować i agresywnie, tego nie zabraniam, natomiast bardzo poważnie bym się przy twoim ustawieniu 4-4-2 zastanowił nad zmuszaniem wali do gry skrzydłami, no bo ty przy bardzo ofensywnie ustawionych tutaj tych bocznych obrońcach, przypomnę jeszcze raz, wrócimy do tego poprzedniego ustawienia, które tutaj zbudowałem, więc mamy tutaj aż czterech, jak widzicie, pomocników na wsparciu, a tutaj będziemy mieli dwóch bocznych obrońców z funkcją ataku, więc ja bym dlatego dwóch tych, tu ich zamieniłem miejscami. Więc ja bym tylko zachęcając i licząc na to, że ci dwaj boczni obrońcy z funkcją ataku będą na bardzo wysokich pozycjach, no ja bym raczej skłaniał się ku temu, żeby zrzucać tu rywala do środka, bo w środku mamy fajnych obrońców, którzy będą razem z tym pomocnikiem odbierającym piłkę tutaj współpracować. On zresztą na wsparciu będzie też pomagał troszkę rozgrywać, on się czasami nawet pojawi tutaj przy polu karnym, będzie bardzo wysoko się podłączał do tych kontrataków, on jest do tego stworzony, musi być tylko wytrzymały i szybki, temu nie powinno tego zabraknąć.
Natomiast ja bym spychał rywali do środka. Masz szerokie role, masz skrzydła tutaj w zasadzie w drugiej linii zabezpieczone. Natomiast jeżeli będziesz ich wypychał na skrzydła, no to tutaj możesz doprowadzić do bardzo trudnych pojedynków 1 na 1 na skrzydła. Więc ja bym raczej ich spychał do środka. I w takim systemie mi się wydaje, nawet przy tej standardowej mentalności, przy tym lekko wyższym tempie, na pewno poprawi ci się posiadanie piłki, na pewno poprawi ci się ilość tych odbiorów. Na pewno przesuniesz sobie nieco tę strefę, w której udaje ci się doprowadzić swoich zawodników bez piłki do tych akcji defensywnych, więc zobaczysz, że tutaj powolutku ci się te procenty przesyłają gdzieś w okolice środka boiska i mam nadzieję, że w takim układzie też nie stracisz tej aktywności i tej skuteczności swoich napastników, ale na pewno zyskasz też tutaj na tym ruchu Porcino i Giudice Montiego. No poza tym w zasadzie nie ma się do czego doczepić i nawet ta taktyka w tym takim twoim wyjściowym ustawieniu, które widzieliśmy, na pewno, choć wymagałaby pewnie przemyślenia, może jeszcze poleceń indywidualnych, ale no, skoro chcesz korzystać aktywnie z tego potencjału nękających napastników i tych swoich bocznych, no to ja bym tak zrobił. Ja bym im tutaj jeszcze tylko dał takie, wiesz, jakie polecenia, rzadziej strzelaj. To są takie polecenia, one wyglądają tutaj może głupio, ale one przydzielane tym wszystkim rolom, które mają okazję znaleźć się w sytuacji strzeleckiej, powodują, że oni nie będą ci przy byle okazji, bo tu będziesz miał bardzo dużo ruchu wokół pola karnego i ten ruch powoduje, że czasami taki zawodnik, który znajdzie się na wolnym polu z piłką przy nodze na 20 metrze, odruchowo próbuje strzelać. Widzimy, szczególnie na szczegółowych powtórkach z meczy, bardzo wiele takich strzałów z daleka. Natomiast ty masz tutaj bardzo ładny ruch w środku pola karnego i należałoby te piłki jak najczęściej kierować do tych napastników, więc ja bym tutaj im wszystkim, całym w drugiej linii oraz tym wysoko grającym obrońcom, a cofnięty rozgrywający już w ogóle ma tę funkcję włączoną, on nie będzie częściej strzelał, no to jeszcze ewentualnie temu możemy kazać rzadziej strzelać i wtedy masz pewność, że oni będą raczej wypracowywali sobie cierpliwie okazję do podania, bo tutaj samo to polecenie ewentualnie podania w pole karne nie wystarcza. Musimy tu jakby im jeszcze wydać indywidualne polecenia, żeby oni się powstrzymywali przed raptownymi strzałami, żeby raczej czekali na to, aż którzyś z kolegów zajmą tutaj lepsze pozycje. Mizantropis, przystojniaku, wysyłaj kolejnie na pewno informacje, jak ci dalej idzie. Wydaje mi się, że do tej serii B tak czy owak awansujesz, a w serię B mi się, przepraszam, a w serię A nawet przy tym schemacie ataku, który tutaj masz, schemacie obrony, nie powinno być źle. Ewentualnie możesz broniąc się w takiej głębszej obronie, zmienić im tutaj te role na wsparcie albo wręcz na obronę i wtedy uaktywnić trochę bardziej w ataku tych swoich pomocników skrzydłowych, którzy mogą atakować i którzy są do tego skłonni, więc wtedy będziesz więcej tych ataków wyprowadzał z drugiej linii, a tutaj będziesz lepiej zabezpieczony z tyłu, choć mi się wydaje, że w takim układzie to ryzyko jest akceptowalne. Będziesz tracił z lepszymi rywalami na pewno bramki, ale będziesz, myślę, że bardziej trudny do przeczytania w ataku. Pozdrawiam, to był kolejny film z cyklu Save Me. Czekam na wasze save'y, czekam na wasze komentarze, czekam na łapki w górę. Do zobaczenia.